Cześć, witać się detailingowy dziadzia, wicia ciacia. Słuchaj, dzisiaj Enso, halo. Szampon hydrofobowy stoi u mnie bardzo długo. Już ten szamponik razem z tym produktem. Te dwa produkty mają się uzupełniać, ale dzisiaj prawdopodobnie jest wtorek i zobaczysz film z szamponem. Będę chciał, mam 4 kapsułki. 4 razy umyć tym szamponem, uzupełnić tym produktem. Ale do tego dojdziemy. Auto. Volvo. Umyłem szamponem od Neoxala oczywiście. Za chwilę naleję tego szamponiku i będę mu tylko na jedno wiadro. Z tego względu, że będę chciał zobaczyć, jak uzupełnia dane panele. Później kolejne mycia oczywiście będę popełniał na 2 wiadra. Tak jakbym mył zwykłym szamponem i uzupełniał tym produktem. Dlaczego w takim słoneczku? Ten produkt, o ile mi wiadomo, osoba, która mi wysłała, mówiła, że te produkty lubią, jak jest ciepło. Czyli stawiam na to, że słoneczna pogoda, myjesz tym szamponem, uzupełniasz tamtym tak zwanym osuszaczem i ma dać to nie dość, że konkretne zabezpieczenie, połysk, no i łatwiej się osuszać. Czy tak będzie? Zobaczymy. Tutaj jest 50-teczka, zapach. Jeszcze tego nie odkręcałem, nie wiem. Zapach jest taki sam jak tego produktu, który będę osuszał. No dobra, lejemy. Poszło, 50-teczkę. Zobaczymy, czy na 10 litrów będzie elegancko. Możliwe, że ten szampon nie będzie miał piany, jak większość szamponów hydrofobowych z zabezpieczeniem. Dobrze. Standardowo rękawica od CaraPro, która się kończy. Wrzucałem na Face'a i już ma dosyć. Trzeba będzie, zobacz, widzisz, patrz. Kończy się, już się tutaj rozrywa, więc zobaczę, jak się nią teraz będzie myło. Do Audi już nie będzie mi służyć na pewno. Także czeka mnie konkretny, kolejny zakup. Teraz tak, właśnie wąż. Wąż i lejemy. U mnie jest, słuchaj, 2 sierpnia, wakacje. Film kiedy będziesz widział? Nie wiem. Nie mam pojęcia. A oczywiście od razu powiem 2022, bo u mnie to różnie bywa z filmami. Zapach. Super. Fajnie się uwalnia. Dobra, zobaczmy, ile tego mamy. Woda, pokazuj się. Tu. Jeszcze trochę. Chcemy 10 literków. No piana bajka. Stój. Dobra. Reszta uzupełniona zostanie czym? Myjką. Ale to tak to nie będziemy się bawić. Okej. Piana fajna. Zapach zajebisty, taki Kenzo, perfumy, ten taki ogórkowy. W tę stronę idzie i tamten produkt to uzupełnia. Rękawica wrzucam, żeby się namoczyła i zostawiam. Okej. A my idziemy, czyli ja z tobą idziemy i patrzymy, jak wygląda hydro. Tu nic nie ma. Coś tam się broni. Coś tam takie pierdoły. Tu jest ładnie. Tu nie wiem, czy nie PSS. Odkocha. PPS czy PSS? Plus Start. PSS chyba. Teraz tak. Panele ciepłe. Umyję najpierw z tej strony. Przejdę na następną. I zobaczymy po wyschnięciu, jak będzie wyglądać panel. Czy będzie straszny bałagan. Tu wiadomo, siedzi H2O, Aqua, tutaj nic, coś tam się broni. Czy coś narozrabia? Znając życie, produkty Aqua są na tyle, Aqua, ojeju, produkty ANS są na tyle bezpieczne, że wiem, że raczej nie narozrabia. Tu co mamy? Nic nie mamy. Delixirum na karbonie. Siedzą skurczybyki. Z tej strony nic nie mamy. Tu nie ma nic. Moonlight, który się nie przyjął. Nowa wersja
Zapewne film już widziałeś, wiesz co jest, jest Ideolo. Tutaj wiadomo, Kencode. I 1.61. I tutaj, Light od CarPro. No dobra, to co? Myjemy auto. Zobaczymy, jak się będzie myło, jaki będzie poślizg, jakie będą wrażenia. Jak ta rękawica odmówi posłuszeństwa, oczywiście wezmę inną. Tam, 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 tam. I teraz tak. Ale zapach. Uja. Fenomenalnie się uwalnia, naprawdę fajnie. Poślizg, słuchaj, nie jest jakiś szczególny, ale zależy na czym myjemy. Na szybie nie. Wjechałem na powłokę od razu. Idealnie. Pyk. No i tutaj poślizg jest fenomenalny. A teraz wjadę na panel, gdzie nie ma zabezpieczenia. Nie, też dobrze. Na szybach jakoś tak przykleiło. A, no tak. Ciepły panel. Gorący. Okej. Okay. Tu mamy umyte. Tu sobie pojadę zderzak. Nie będę ci pokazywał oczywiście mycia całego auta, bo to jest bez sensu. Mycie, no zobacz, no fenomenalne. Kurde, patrz. Piana obfita. Zobaczymy, jak będzie na dwa wiadra. Auto myte jest raz w miesiącu, więc słuchaj, możliwe, że załapię też zimę. Ale o to chodzi, bo będę chciał sprawdzić właśnie, czy rzeczywiście warto myć tylko latem, czy zimą warto też uskuteczniać tym produktem mycie. Tam jeszcze na karboniku rozgrzanym. Nie, poślizg jest obłędny, zobacz, jaka poduszka. Super, naprawdę fajnie. Nie wiem, jak będzie na dwa wiadra. Jeżeli będę wypłukiwał szampon. Wiadomo, że teraz jest na maksa uzupełniony, więc jest inna bajka. Dobra, słuchaj, ja to zostawiam. Idę na drugą stronę. Skończę myć auto i przychodzę i patrzymy, jak wyglądają panele po umyciu tym szamponem w słońcu. Słuchaj, kończę mycie i już widzę, że mnóstwo zacieków zostawia szampon. Zobacz, widzisz to? Podejdę, zobacz na szybie. Patrz. Ale prawdopodobnie będzie to łatwe do usunięcia. Zaraz zobaczymy. Umyję tylko jeszcze tylny zderzak, klapę i będziemy sprawdzać hydrofobowość. Ok. Tutaj siedzi i się trzyma. W cieniu zdecydowanie lepiej, chociaż też szampon w miarę szybko spływa. A nawet bym powiedział, że bardzo szybko, co nie jest fajne. Więc mycie w słońcu odpada. Bez dwóch zdań. Ok. Biorę myjkę. No jest zacieków mnóstwo. Spójrz. Zacieków. I to chyba nie zejdzie. I zostawiamy. Zobaczymy, co będzie. Ok. Pozwolę sobie wypłukać szamponik i zobaczymy, jak z hydrofobowością. Idealnie. Tutaj nie było nic. Zjazd wody perfekcyjny. Ten panel zostawiam, czekam aż wyschnie. Nie, no schodzi to wszystko. Z szyby też? Nie. Nie schodzi. Możliwe, że zostanie. Tak, uzupełnienie powłoki obłędne. Tutaj woda stała. Znaczy, nie jest tak, że jest kosmos, że przepaść, że jakaś mega hydrofobowość. Mało wody zostaje. To jest fajne. Zobacz, koślawe, bo koślawe krople, ale wody zostaje mało. Zderzak tył, nie było nic. Pięknie pojawia się hydrofobowość. Bardzo ładnie.
Tu nie było nic, pojawia się hydrofobowość, ogólnie tafla. Zjazd, maluteńko wody, zobacz. Prawie nic. Ha! Fajnie, fajnie. No dobrze, teraz tak, chciałbym zobaczyć, co z tym, chyba pójdę po sprężone powietrze, dmuchnę i zobaczymy, czy udało mi się wypłukać to, co mega przyschło w słońcu. Uzupełnia wszystko. Ale wiesz co, nawet jak było dobre hydro, mam wrażenie, że tak, tu aqua. Tam, gdzie było mega hydro, poprawia je. Tu, gdzie nie było w ogóle, tafluje. Zjazd wody idealny. Koślawe krople. NW, uzupełnienie bajeczne. Lampy również, zjazd tafla, czyli szkło uwielbia. Zderzak był bez hydro, jest perfekcyjnie. Tam, gdzie umarło, pobudza troszeczkę. Tutaj użyłem szamponu, który zdjął mi praktycznie lajta. Dostałem go od widza i mocny skurczybyk. Osobiście go widzę tylko na powłokach. Okej, szampon pięknie uzupełnia, a czy nie jest to jakieś kosmiczne uzupełnienie, po prostu tak jakby delikatnie uzbrajał dany element, czyli jeżeli nie mieliśmy w ogóle zabezpieczenia, są zacieki, niestety, czyli mycie na słońcu odpada, zobacz, widzisz? Zacieki są, ale nic, będę starał się je usunąć tym produktem do osuszania właśnie, osuszając auto, zobaczymy, czy one zejdą, bo jeżeli ma być myte tym szamponem przy wysokich temperaturach, czyli no słońce musi świecić, wiadomo, jakby to było gdzieś pod jakąś wiatą, czy na myjni samoobsługowej, no to ten cień jest, ale tu chodzi o wysoką temperaturę, więc tak czy tak woda szybko odparowuje. Dobra, słuchaj, wiesz co, ja idę teraz, bo tak, tutaj nie było zabezpieczenia, tu była powłoka i będziemy zaraz widzieć różnicę, jeżeli chodzi o przeschnięcie. Tutaj z tego, co widzę, to wypłukałem wszystko, z szyby również, czyli wiadomo, na aucie mamy zabezpieczenie, czyli moim zdaniem możemy się pokusić śmiało o mycie. Tutaj, gdzie była powłoka, również zobacz, wypłukane, bajka. Zostały tylko teraz już wyschnięte place po wodzie. Tu, gdzie nie było powłoki zabezpieczenia, jest gorzej. No wiadomo, no wszystko zależy od zabezpieczenia. Okej, słuchaj, więc tak, wstępnie super poślizg przy myciu. Bardzo fajny, naprawdę. Na rozgrzanym panelu niestety troszeczkę trzymało, wiadomo, temperatura. Jeżeli chodzi o element niezabezpieczony, zostaje bardzo malutko wody po tym produkcie, ale wypłukać mi się do końca nie udało. Tu, gdzie jest powłoka, idealnie. Perfekcyjnie. Przyschło, wypłukałem. Teraz będę za chwilę właśnie wjeżdżał z tym produktem. Następne mycie na dwa wiadra, później kolejne dwa mycia bez mojego głupiego gadania. To zrobimy tak, trzecie bez mojego gadania i ostatnie mycie postaram się określić. Jeżeli chodzi o połysk, słuchaj, kurde no, nie wiem, jakoś tak. No nie zrobiło na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Nie zauważyłem, żeby było jakieś takie mega uderzenie, że coś się mega poprawiło. Po prostu
tak jakby dostało tylko hydrofobowości, że produkt jest nastawiony moim zdaniem na zrzut wody, żeby łatwiej było go osuszyć. I z tego względu rzeczywiście jest sens mycia, gdy jest gorąco właśnie i w słoneczku. No dobra, widzimy się przy kolejnym myciu na dwa wiaderka. Then I take the bills up out of the bank. Racks the plug in the media fake. Shawty DM me a straight. I'm not gonna fight on the plate. Sipping no toxic waste. On the low with your bitch in this game. On the low, that's on the face. Case, watch it, that's got me in shape. She's not gonna push, she gon' leave these states. Gone, I put 2 million in the safe. Just in case, don't go my way. Don't care, my kids gotta have money. Not just me, acting selfish. Ooh, that's the crowd I'm seeing like Mike the Elvis. Musiałem sobie dmuchnąć w twarz, bo prawdopodobnie woda wstrzeliła się na obiektyw i mógłbyś widzieć plamki, a nie o to chodzi. Kolejne mycie, szamponem Aenso Halo. Po 2 miesiącach, dokładnie, po 2 równych miesiącach nie dotykałem go. Wiadomo, standardowo się powtórzę, małe przebiegi, ale pokazałem Ci kropling. Tak, to jest właśnie po połączeniu właśnie szamponu z osuszaczem od Aenso. Osuszacz, tak jak mówiłem, będzie za tydzień czy za 2 dni, nie pamiętam już. Siedzi na wszystkim. Siedzi na szkle, na karbonie, na wszystkim. Lecimy. Słuchaj, dzisiaj rękawica chińska, która udaje CarPro. Czy Valet Pro? Chyba CarPro. Zapominam zawsze, mi te dwie firmy się mylą. Zobaczymy teraz. A, jeszcze jedna rzecz. Samooczyszczanie. Bomba. Tutaj wjechałem z tym Kleenexem. Z tą nową wersją, z tym niekoniecznie fajnym. I słuchaj, naprawdę ładnie zebrało. Ładnie. Widać, że te zabrudzenia nie trzymają się tak mocno. Co zauważyłem, kolejna rzecz. Pięknie uzupełnia ten zestaw powłoki. Tu, gdzie już się kończyła, piękny zjazd. Ale nic, my tu gadu. Zobaczymy, jak się będzie myło, jeżeli chodzi o... Ojej, o zbieranie, tak, poślizg tutaj, no bomba, zobacz, już się robią oka. Widzisz to? Ha, ja pierdziel, no fajnie, no przyjemnie. Okej, moczymy. Chińczyk też daje radę, tani, a naprawdę fajnie. Zobacz, co się dzieje. Widzisz? Od razu pojawia się hydrofobowość. Nieźle, nie? Dobra, podejście drugie mamy. Patrz, kurczę, to jest właśnie to, czyli widać, że szampon jest z zawartością krzemiku albo, nie wiem, wosku. Niech będzie, że krzemiku. Poślizg elegancki, piana w sam raz. Czy tak naprawdę to 50 ml tam jest chyba? 50? Chyba tak. 50. Tak, jest idealnie na 10 litrów wody. Wręcz perfekcyjnie, nic bym nie zmienił. Nic bym tutaj nie zmieniał. Miękkość. Czuć, że taka fajna jakby tłustość, takie nawilżenie przy tym szamponie. Okej. Okay. Słuchaj, teraz tak. Pozwolę sobie spłukać to, co umyłem i chcę Ci pokazać, jak wygląda hydro. Okej. Okay. No wypłukanie tego szamponu to jest poezja. Puff. Zapach. A mi ręka fajnie pachnie. W sumie to dłoń. No bomba, no co? No dobra, słuchaj, ja lecę drugi raz auto. Kolejne mycie też będziesz widział w przyspieszeniu. I tak jak mówiłem, za 2 dni. A, ostatnie mycie. Postaram się wypowiedzieć co do szamponu. I za 2 dni widzisz osuszacz. Słuchaj, miał wskoczyć filmik jeszcze z szamponikiem, raz, dwa, coś tam wypowiedź i film skasowałem. Oj tak,
Tak wyszło. Co do szamponu, słuchaj, tutaj nic się nie zmienia, szampon rewelacja. Poślizg, z połyskiem jest kiepsko, coś tam uzupełnia, ale co mi się w nim bardzo podoba, słuchaj. Bardzo mi się podoba w nim to, że nawet jak ci przyschnie, narobi ci bałaganu. Zimą próbowałem, czy zimą, jak było już tak chłodno, też nim umyłem. No tutaj wiadomo, sytuacja lepiej się ma, bo wolniej wysycha. Bardzo mi się podoba to, że skurczybyk zostawia mało wody na aucie. Bardziej tak tafluje. Ja nie mówię, że jest idealnie, ale naprawdę ewidentnie widać, że jest mniej wody. Po tym szamponie uzupełniasz, w czwartek będzie film, to już mówiłem, tamtym produktem. I słuchaj, na zmianę. Tamten dodaje hydrofobowości, szklistości. Ten produkt przy myciu, ten krople jakby łagodzi, robi zrzut. Później te krople wracają, ale uzupełniasz tamtym. Ogólnie szampon zajebiaszczy. Naprawdę, bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Fajnie się pieni, fajny poślizg. I rzeczywiście w połączeniu z tamtym produktem zrobi mega robotę. Łącząc te dwa produkty, kurczę, bajeczka. No dobra, słuchaj, z mojej strony to wszystko. Film i tak długi. W czwartek zapraszam Cię na w sumie taką kontynuację tego szamponu, można powiedzieć, bo te dwa produkty się uzupełniają i zapachowo, i no, współgrają ze sobą świetnie po prostu. Także tutaj, kurczę, naprawdę pewnie tanio nie jest, jak to za Enso. Kto mi to wysyła? Michał chyba. Dziękuję bardzo. I z tego, co wiem, to będą lecieć jakieś nowości, będą nowe zapachy zająco, więc kurczę, śledź kanał. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!